Dzień dobry, witam panią na basenach. Co to za imprezę pani zorganizowała? To jest pierwszy raz zorganizowany piknik dla rodzin zastępczych i ich dzieci. Jest to ten piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ten dzień przypada na 30 maja, ale w związku z różnymi okolicznościami to spotkanie zorganizowaliśmy dzisiaj. Ile osób będzie na tym spotkaniu według pani oceny? No, zadeklarowało 70 rodzin i 100 dzieci. Ogółem w powiecie bolesławieckim funkcjonuje 135 rodzin zastępczych, których przebywa 164 dzieci. Ale tyle osób zadeklarowało i mamy nadzieję, że tyle osób będziemy tutaj gościć. Na pewno zabawa będzie udana. Tak, przygotowaliśmy tutaj wiele atrakcji, zabaw, konkursów z nagrodami, a także poczęstunek, i w tym poczęstunku będą najważniejsze, to grochówka żołnierska, którą właśnie będą przygotowali, przywieźli żołnierze. Proszę się na koniec przedstawić. Nazywam się Danuta Marecka, jestem kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Bolesławcu, który zajmuje się rodzinami zastępczymi, udziela wszelkiej pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu całego powiatu bolesławieckiego. Dziękuję pani serdecznie, życzę przyjemnej zabawy.